Cześć wam czołem, moi drodzy widzowie. Chciałem was powitać w trzecim już odcinku z GTA 4. Kolejna misja od Ramana. Więc przechodzimy przez ulicę i jedziemy z koksiorze. Troje do tanga. Come on, daddy, what's your problem? I don't have problem. You do. Don't be a dick, man, come on! Where's your Russian friend now, huh? He's not my friend, he's my loan shark! Stop this! What of us? Who are you? Get out of here. What? Yes! My arm! What are you doing? Help me! Come on, Supak! Landor! Help me! Get out of here now! And if you come back, I'll kill you! You understand? You forgot this? You Benin pricks? Strong! Orety. What did you do? He was going to stab me! Now he's going to kill you! Fuck him! Look at this mess! Screwed! Again! You want to know why I'm not living in a nice condo? Banging for women? It's because of shit like this! Assholes threatening me! Shut up! Oh, great. Mallory. Hey, beautiful! Mallory jeszcze zadzwoniła. Yeah, great! Listen, I'm having a bit of a problem at the office. I can't do it. Nico can do it. Huh? And what? Well, why would you want me then? Well, screw you then! Great girl. Can you do me a favor? Mallory needs a lift. Can you go pick her up at the Hove Beach subway station? O, będziemy robić teraz jako taksiarz. She's got a friend with her. Maybe someone you can date. Fuck you. Oh, man, look at this crap. My computer and everything. No to co? Bierzemy taksę. I jedziemy po Mallory. No i co mam tu mówić? No trzeba jechać dalej. Na stację metra w Howe Beach. Pięknie. Chciałem powiedzieć, że był drift. Chciałem powiedzieć, że to był drift, ale to nie był drift. O, Felcer. Tym to można fajnie driftować. Oraz tym czymś. Nie pamiętam, jak to się to nazywało. No. Hove Beach Station. Nakręcimy sobie. O, stoją. Get in, ladies. Hey, oh, Nico, yes. Thanks for coming. I should have known Roman would find some excuse not to turn up. This is Michelle. O, siema. Hi, how are you? My place is over on Mohawk Avenue. Kurde, Michelle. Musi tam jest zawieść. No, to chyba robota taksówka. Taksówkarza. Nico, you know what? You need someone to show you a good time. Michelle, how about you? Mallory, stop it! Come on, you guys. You're both single. Oh. You're adults. Take a number, Nico. Hey, I'd like to see you again, Nico. You look like that kind of guy I want to get to know. You look like you just jumped off the boat, Nico. Handsome man like you should get some new threats. I think he looks fine the way he is. I don't think he even changed out of those things on the journey. How you gonna impress a classy girl like Michelle? Badaya. I'm easily impressed. I know you are, sweetie. And I just don't get it. No, bo skończył już gadać. No, typowa rozmowa, no. Michelle to swatka. Chyba, Michelle. Ta cała Mallory. Już tylko. Bo, nowa dziewczyna to już. O, weź się spotkaj. No, czemu nie? O. Jesteśmy na miejscu. Będziemy od drugiej strony zajechać, ale... Thanks. Give me a call sometime. See you soon, Michelle. O, i to już chyba koniec. O, za plusowem u Romana, też telefon. Cousin, I dropped the girls off. The friend gave me her number, but...
I don't think Mallory likes my clothes so much. I know just the place for you. It's on Mohawk in Hull. Go and get something a bit more 21st century. No, to jedziemy na zakupy. Jedź tam jeden z drugim. Ja tu mam, będę randkę mieć zaraz. Kurde. Może w tym odcinku nawet. Zdążymy. Rozwijamy prędkość, kurde, na świetlną. Ale się udało się. Nie zgasiłem silnika. Jeszcze raz. Jak się wysiądzie z auta w GTA 4, trzymując F, gasi się silnik jeszcze. Kurde, no, nocka się zrobiła, tak się zrobiło, tak szaro. Lubię takie. O, jest sklep, proszę bardzo. Jak on się zowie? Nie mam bladego pojęcia, po rusku coś. O, prąd zapalili. No i teraz cutscenka. Tu można kupować ubrania. No i fajnie, se chyba dżinsy kupię. Jakąś fajną kurtałkę. Każdy przejazd umyślony zostaje może zostać zakupiony. Fajnie. Kup nowe ubrania. Kup dżinsy. Mogę je jakoś zmieniać? Nie chcę kupować, ja chcę zmienić. Chyba tylko jeden rozmiar tu mają. No to bierzemy dżinsy. Weźmiemy. Siadam dżinsy sobie gardę świetne. To są jakieś spodnie takie chyba. Aha, jakieś dresy. Pełno dresu, no to w sumie ruski sklep, nie? Jak to się będzie na mnie prezentować? Nie. Anuluj. Tutaj były takie. Nie, to jest moja kurtka bodajże, tak? O, tą szarą. Kurtka pilota. Pokazać. O, bierę. $26 zapłaci. Czopkę mogę. Czopkami. Taką czopkę. Albo taką czopkę. Made in Russia. Jeszcze chyba jedna jest, tak? Czy mi się nie... Nie. Nie, nie biorę żadnej czopki, ale chyba... Okulary. Jakieś fajne okularki. Zdjąłem je przez usta. Chyba będę bez okularów chodził. CJ, jak grałem z CJ-em, kurde, w San Andreas, to musiałem okulary, nie dawaj. Nie ten guzik. Anuluj. Dobra. No i wychodzimy. Tak, nadpisujemy. No, misja zaliczona. O, i telefon do Romana od razu. Hey Roman, I got some clothes. It looks like they brought the stuff in from the old country though. We must take what we get. When the big money rolls in, then we will look real classy. Anyway, you have Michelle, a classy girl for włączaj your ją, włączaj ją, włączyć, wyłączyć, włączyć, wyłączyć. No i fajno. Dobra, to my tutaj możemy zakończymy ten odcinek. Misję. No takie na razie wprowadzające misje, ja to powinienem zrobić jako jedny materiał pół godziny, a nie takie pojedyncze, ale co tam. Jest fajnie. Więc ja wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnej misji. Na razie, pa pa.